które zniszczą przeciwnika. A, muszę przypomnieć, że pikowanie SV na warmapie to jest taki, kurwa, tak, nie wiem, jakby to opisać. Wyobraźcie sobie, że się boksujecie i nagle przeciwnika po jajach bije. Nie, nie. Pokazuje swoją wyższość. To jest pojedynek boksu, zwykły boks. Ten po prostu oraz przeciwnika i przynajmniej nawet nagle... nie ma co zrobić, nie opłaca mu się grać. I nagle twierdzisz... To fajnie rozgrzewanie, naprawdę, nawet sobie nie poplikasz. Dobra, ty się rozgrzewa, za przeciwnik nie może się... Nie dokończyć moją nie myśl. Nie da się to dokończyć, bo po prostu jesteś w błędzie. O, no. To mamy protekty. I kolorowa protektuje Oasis, czyli SV-kę, i szcząca protektuje nie. Mirage Garden. A to nie jest SV-ka. Oasis jest... Hybrydą. No dobra, to jest hybryda, ale ma SV też. No, łatwo. Ma trudniejsze SV niż SV Memo, tak więc utkaj się. No dobra, dobra. W każdym razie, pikowanie SV na warmapie to jak użycie tajnej broni, kopnięcia w jaja podczas... tak chujowy dobra, to jest. Dobra, bo ja ciebie kopnę w jaja, jak tylko się kwarantanna skończy. Wypierdalaj. To teraz zobaczymy, jakie będą bany. Podejrzewam, że kolorowa zbanuje albo Yubiki Rigenman, albo Sunflowera. No ja zakładam, że SBFB będzie zbanowany przez Szuntala. Też tak myślę, chociaż... No. To jednak mieliśmy rację. No. Do przewidzenia. W sumie ciekawe, wydawało mi się, że właśnie kolorowa pójdzie w Protecta SV-ki, a się zdecydowała na coś trudniejszego. Zdecydowała się na trudniejsze SV-ki tak naprawdę. No w sumie... Takie memo pikujecie. Dobre memo, poza tym przyznałeś sam otwarcie, że sam chciałeś to wpiknąć rok temu. No tak, ale stwierdziłem, że jednak sobie zmapuję Bonfire'a i Bonfire był lepszy. Tylko dlatego. to by było to. Dobra, nie chciało mi się do killa pisać, stwierdziłem, że mogę zrobić lepsze. Fakt. No ho! Szunzol, patrz jaki epenis. Kurwa, kozek. Pikuj świrusko, dam ci fory. Dżentelmeńsko. O właśnie, to jedna z tych rzadkich sytuacji, kiedy przeciwnik oddaje swoje pierwszeństwo komuś. No, chociaż to się naprawdę rzadko zdarza. Czasami to może być taktyczne, a czasami to po prostu chce się dać możliwość przeciwnikowi, żeby piknął pierwszy. Cytując pana Mister Podłoga Adamello, Simpkol. Nie, Simpsol. Simpsol, przepraszam. Simpsol, tak. I lecimy z protektem kolorowej, czyli z grubej rury. No i dobrze, od razu SV-ka. Kwadratowy nawias otwarty 4K, kwadratowy nawias zamknięty, pustynia, podróż. Aha, ale tam nie ma tych... A nie, są, to dobra, przy 4K. No... No dobra, tam, cicho, zajęty jestem, nalewam sobie sosu na frytki. To smacznego. Dzięki. Wszyscy piszemy smacznego udłaczkami. Wszyscy pisamy smacznego Sitek Cwel. Nie róbcie tego. Grałem dzisiaj w Grida, więc mam zły humor, pamiętajcie. Takie gówniane gry. Grałem z paprociem, to dlatego. A, no to tym bardziej, no granie z paprociem w jakiejkolwiek gry. To nie. Sitek jest miły, bo nie potwierdzam. Lecimy! Boże, będzie! Lecimy! O Jezu, kolorowa lusetka! Akurat ogólnie... przy konsolowi to każda dwusetka może być zabójcza. Ale Chunsel ma piękne tutaj... Ojojoj, przedłużył tego Elena! Właśnie, bo... Kolorowa rozwaliła sobie słuchawki, do sklepu leciała dzisiaj, tak więc będzie ciekawie. Ale Jezu, Szuncol, ten error bar jest taki ciasny, Boże! Dlatego pikno to na Nakirę. Przepraszam. Kami, udowiłeś się? Nie, ale miałem super mięsko. No. Ale dobre. O, jak na razie. Kolorowa stabilnie 99,6. Już troszkę mniej, ale Szuntol wpadł.
No widać, że Shunsoul nieco traci akurat na tych SV, ale mimo wszystko nadal ma przewagę nad kolorową. No kolorowa też nam straciła na tym malutkim Flow Jamie. Ale ta przewaga jest tylko około 2,3 tysiące punkta. No, nie jest źle. Oj, oj, oj. I kto sobie poradzi na Flow Jamie? No, Shunsoul 200. A na łatwiejsze parna się wywalają, super. Kto by pomyślał? Ale mimo wszystko Shunsoul, nawet jeżeli traci 200, kolejną złapał. Kolejną. No, ale ratio dalej ratio go ratuje, tak. Zdecydowanie, na pewno ma lepsze ratio od kolorowej w tym momencie. Znaczy to jest różnica, myślę... Ojej, kolorowa kolejna 200, ale myślę, że to jest tak do 5 dwóch różnicy na ten moment. Możliwe. No, w każdym razie nadal... Jeżeli Shunsoul gdzieś się pomyli i zmniejszuje, to jest automatycznie przewaga kolorowej. O, zobaczymy, jak sobie właśnie kolorowa poradzi na tym trudniejszym parcie. O ile on ma mocniejsze SV, to ma też znaczy trudniejszy patterning. O, dobra. Shunsoul gorzej wypadł na tym, na tych rolach. Co ciekawe. Kolorowa ładnie zmanipulowała. Bo ten następny part po speedupie to jest w sumie trochę obosieczny miecz, bo kolorowa też gorzej zagrała rozkilla od Shunsoula, tak więc jeżeli Shunsoul utrzyma się na SV, kolorowa może stracić coś na rollskillu, na patena, chociaż różnica się zmniejszyła. Właśnie, miałem mówić, że to już jest 1000 punktów. Jezu, akurajski tylko 500 tych różnicy na przewadzie Shunsoula. Łaa, przyspiesza! Boże! Ale cały czas jest bardzo blisko, chociaż kolorowa wyszła 200. No, przedłużyła Elena chyba. Ale za chwilę wchodzimy w te lepsze party. Jezu, oj, kolejna 200 u kolorowej. Jak tam Shunsoul sobie radzi? Shunsoul cały czas dobrze trzyma. Widać, że ten par mu chyba nawet bardziej odpada, chociaż złapał 200, ale no, zdecydowanie nie wystarczy. Bardzo łatwo się robi go na ratio, muszę przyznać, bo to się rzakuje. O, oj, oj, oj. Kurde, nie wywalają się, czemu? No widać, jaki to jest poziom rozgrywki. Ale kolorowa zmisowała, niestety! Przepraszam! Ale Shunsoul też zmisował! Ty! Ale kolorowa miała... Dosetek, ale nie! No ma, niestety właśnie przy tym misie kolorowej bardzo dużo dosetek spadło. Ale gdyby bardzo taki... podobne wyniki, tylko ratio. Widać różnicę przy ratio akurat. Ale szczerze powiedziawszy, kolorowa i tak zrobiła dobre ratio. 160 maxów od Shunsoula to nie jest tak źle. A gdyby nie ten mizu kolorowej, to mogłaby to wygrać. Powinienem ogarnąć twoje krzyczenie, bo się okazuje, że po pierwszym meczu komentowanym już nie gardło będzie boleć. No właśnie, to dzisiaj tylko dwa, ale... O, jeden za dużo. W sumie tak, bo następny komentarz z paprociem. Aj, ale szkoda, bo kolorowa tutaj pokazała jednak bardzo dobry wynik. Boże, wyobraźcie sobie być niszczonym przez Low Seeda, naprawdę. Owca i Justin w tym momencie chyba naprawdę srają po gaciach. No i dobrze, o to chodzi. No, skoro Topfit robi 14 dwusetek i misuje jednak na tej mapie, to coś musi być na rzeczy. Pozdrawiamy owieczkę 65. O, lecimy z Rosji. Chwilę, dobrze. No, pozdrawiamy owieczkę 65, ale nie pozdrawiamy Justina 14P, bo jest sferem. Ej, to... Nie wolno. Możesz mnie obrażać. A to bardzo chętnie. No. Przypominam, że mogę wam dawać takie dobre oraz niekonwencjonalne porady, jak pokonać przeciwnika fosu. Wystarczy się zgłosić do mnie na PW. Są darmowe porady, jak i porady premium. Porada premium, myślę, jeden browar za poradę. Albo donate na... MP4K4! Na MP4K4, link w opisie. Preferuję browary, bo już jak za dużo kasy jest na MP4K. Oho! Speed! Ruszamy. Chcę, żeby dać mu poradę. Oho. Ja już Inna się rozkręca. Już mu napisałem. Czy napisał do ciebie AC-tek? Nie. Wow. Oho! Powiedział, żebym wypierdalał. To była tak dobra porada. Ale lecimy! Wróciliśmy już drugą mapą. Shunsoul, bardzo mocne radio na początku. Kolorowa, z tego co widziałem wcześniej, postawała wyniki. Potrafiła na tym zrobić FC, tylko miała problemy z accuracy. No tutaj na początku dwusetki łapie. Za szybko klika, Boże! Jaką energia rozpiera! Ej, naprawdę, przestań tak szybko klikać.
Różnica już procenta na starcie. Właśnie to jest to, co w sumie zauważyliśmy kolorowej też przy kwalifikacjach. Kolorowa strasznie early hituje. Dlatego, że potrafi to wszystko dobrze grać, ale wszystkie hity ma early, tak jakby manewek tego, żeby za szybko klikać. I to jej najbardziej przeszkadza. Bo myślę, że gdyby nie to, to mogła naprawdę solidne accuracy robić. Strajcik bierze górę chyba jednak, to o czym mówiła. O no tutaj... Jezu, tak cudownie się patrzy na to, jak Szuncol gra, naprawdę. Widzicie tylko tą jedną tęczę na środku ekranu. No kolorowa wróciła prawie do poziomu 99%, ale to dalej jest bardzo duża różnica dla Szuncola. Ogólnie Szuncol nawet z misem w tym przypadku miałby jeszcze przewagę, myślę. Tak, to jest zdecydowanie mocny pick Szuncola. O jeden! Myślę, że w sumie nie dziwię się, że kolorowo może stres brać, jeżeli gra z top seedem. Właśnie... Ty bardziej w pierwszym meczu tak naprawdę na MP4K. No właśnie myślę, że to jest najlepszy możliwy scenariusz, ponieważ jeśli jest się low seedem, to aż tak top seeda się nie celuje jednak. No, znaczy wiadomo, że się celuje, ale... Tak, ale jednak to mimo wszystko... respekt, czujesz tą różnicę, że... Ale to mimo wszystko jest trochę stres nawet jak się gra z top seedem. Sam to doświadczyłem tego parę razy. No, ale skoro zaczyna od top seeda, na którego potencjalnie przegrywa się 4-0 i ogarnie stres na kolejne mecze, to myślę, że lepszego scenariuszu nie mogła mieć. Właśnie to chodzi, że jeżeli ogarnie ten stres teraz, będzie jej łatwiej grać te następne mecze, to będzie zdecydowanie lepsze. A myślę, że zdecydowanie może wyjść z tej grupy. No, fajnie, wszyscy jej kibicujemy, nawet jeśli nie wkurwia cały czas. To nie tak, że kobieta to od razu kibicujemy. Żeby nie było. Simpsol. Simpex X. Ej. Simpex. Simpex X. Simkawe. Twój stary. Simpex X more like pimpuś. A to prawda akurat. No i w sumie no, to jest różnica 20 tysięcy punktów. Pod koniec solówki, no Szuncol trochę potracił accuracy, tak więc chyba nie przebije wyniku do Dark Dragona. Dark Dragon miał chyba powyżej 990 handpad. No, będziemy jeszcze dwa kolejne mecze na to, żeby to poprawić. No tak. Kolorowa dalej trzyma w okolicach 99% i cały czas trzyma FC, tak więc nadal solidny wynik. Szuncol wisował! Ale niestety to nie wystarczy na to, żeby kolorowa odrobiła. No, to nadal, ale... Jezu, kolorowa zrobiła full combo! O, no nie zjinksowałem na nawet. Nie zjinksowałem, Boże. 965k to jest solidny wynik na tej mapie. Szczególnie jak na low seeda. Chociaż ratio Szuncola jest tutaj mocne. Ale Szuncol zniszczy cię. Teraz pytam go, czy kolorowa się tym jara, czy jednak ma zamiar płakać. Dobrze, Szuncol, plus jeden. Newgen to jeden z najgorszych skinów. Bo tam się zapierdala, a nie klika. Newgen jest do dupy skinem. Newgen jest dobrym skinem przez pierwszy. Moje skiny są najlepszymi skinami, połowa topki na nich gra. Sitek potwierdza. Sitek studio potwierdza. Sitek X potwierdza. Sitek no. Pimpuś potwierdza. Kami Pimpuś potwierdza. Kami X potwierdza. Tidek potwierdza. Benzopirene potwierdza. Hudonon potwierdza. Dziękuję. MP4K4 potwierdza. Właśnie. Skin MP4K jest bazowany na moim skinie również, tak więc dziękuję. Ej, chyba wszystkie MP4K były na twoim skinie. Tak. Tak, pierwszy MP4K też. Hello, Amazite. Hello. Amashita. Please don't insult our foreign viewers. Sorry. Thank you. O nie, Resident Sleeper. Mamy pick for Alice od kolorowej. Myślę, że to jest... dobry pick. To jest mądry pick na Szuncola. Bo to są jednak Eleny, takie trochę bardziej release'owe. A na tym kolorowa była najbliżej Szuncola, myślę, na kwalifikacjach. Poza SPAW. No ale widzę, chyba Sercik znowu wziął górę, już jakaś 200 na starcie, jak nie, chyba nawet dwie.
Możliwe. Aczkolwiek to wszystko jest tak kwestia tego, jakiej pójdą te bardziej mindblokowe panny. Tak, to druga połowa dopiero będzie decydująca. Pick mindblokowy, wybrać sobie trochę coś w turnieju. No. Po prostu nauczcie się grać, to nie będziecie mieli. A na Education narzekali. Oho, no! A na Education narzekali i proszę bardzo. Tak, taka twarz shitka i titka. Boże. Ale spokojnie, usuwamy szlongi jak się da. O Jezu, kolorowa, kolejna dosetka. Szonsor trzyma chyba SS, ale nie... O, na pewno ratio ma słabe jak na pewno ratio ma solidne. No właśnie wydaje mi się, że niezbyt. Znaczy, nie w tej mapie. Znaczy, jak na Szuncola może, ale to dalej nie jest takie złe ratio. To jest wynik, który może być w granicach 990k, jeżeli nie potraci. No to łatwy bardzo na... O! O, Jezu, kolorowa tam się wywaliła chyba. Oj, oj, oj. No, straciła. No dalej mimo wszystko wygląda. No dalej mimo wszystko wygląda jak solidny pik kolorowej. Po prostu o, lecimy. Szuntola jest bardzo mocne. Ale patrz, jak ona to nagle zaczęła maksować, nie? No właśnie wszystko. O to mi chodzi. A złapała. Wow. Ale mimo wszystko dobrze sobie na tym radzi. Lecimy! Szuntol na razie się nie wywala też. Jest dobrze. Kolejna dwusetka u kolorowej, niestety. No, ale Szuncol dalej nie traci accuracy specjalnie. No, ratio. U niego ratio poleciało. Ale mimo wszystko dalej to jest w granicach 99,6%. To były minimalne zmiany w tym. To jest bardzo stabilnie. O, i ta setka u kolorowej to raczej taki gwóźdź do trumny, bym powiedział. No, możliwe, że rzeczywiście też stres przeważa. Ale nadal, mimo wszystko, 0,5% różnicy do Szuncola to nie jest tak źle. Szczerze wydaje mi się, że lepszym pikiem byłby Beach, czy Internet Beach właśnie. Ale nie wiem, czy na Internet Beach kolorowa w ogóle miała FC. Ale miała dobra, a mi się wydaje, że miała. O, no tutaj akurat Szuncol tylko jedna dwusetka, tak więc... No, ale w ratio nie aż tak daleko. No mówiłem, że ratio na Szuncola to słabe. Kolorowa, no już do chuja! Co ja mówiłem? Boże! No to Sitek się odpalił. Muszę się napić. Proszę nie populizować tej alkoholizmu na streamie. Wystarczy, że Szuncol gra. Ale nie powiedziałem, co piję. Dobra, wszyscy wiemy, co pijesz, no. Miałeś okazję na jajco. Wybałeś! Dobra, już zrobiłem to wystarczająco razy. No i Szuncol pikuje Nhelva. Chwila. Mamy problem techniczny. Ale w każdym razie i tak będzie pikował Nhelva. Tak, ale musimy poczekać na sędziego, ponieważ wywalił mi się program do sędziowania, tak więc... Cierpliwości, myślę. Ale przynajmniej Shri napisał, że się wywaliło. Dobrze! W Szuncol pikuje Nhelva, czyli coś, na czym go się nie da przebić w tym turnieju, mi się wydaje. Kolorowa... Znaczy, pewnie... Myślę, że ktoś w tym turnieju mógłby przebić, choćby Patus albo Darki może... Nie, myślę, nie. Że Darki teraz już ma solidne accuracy. Nie ma na tyle. Już prędzej Paproć mógłby przebić. Paproć też by mógł, tak. Ale wątpię, żeby Darki był w stanie. Ja myślę, że Darki jest w stanie to przebić. A czy zobaczymy też, jaki wynik zrobi tak naprawdę, bo może połapać dwusetki. Dobrze, Szuncol motywuj ją, bo już mnie zaczyna wkurzać. Plus jeden. Łzy szczęścia. Na nakirkę se włączcie. O tak. Jezu, ale po streamie se włączy na nakirkę. Boże, on to zrobi. Jeszcze wczoraj o drugiej w nocy Jackass mi wysłał SO mapy i wysłał mi SO mapę Kamieli na nakiry. O, ale będzie grane. O, dobra reklama DVE, teraz zauważyłem. Stream announcement. Polecam dzisiaj oglądać, bo Sitek to się mnie wciągał. No właśnie, to racja! Kurwa! Wychodzę sobie do autka, muszę jechać do miasta i tylko taki pierwszy wdech świeżego powietrza takim rzepakiem zaleciało, aż je obróciło w drugą stronę. Jezus Maria. Tak mnie siekło, do teraz nie trzyma zresztą. Możecie usłyszeć mój kater. Tak nie trzyma od... O! Jeszcze mam okno otwarte, to jestem w ciągłym jakby... W ciągłym takiej haczko morze, nie? Ale w ciągłym wirusa. O, wirusa to ja mam, więc ja go jak już to wydycham. Wirusem to ty jesteś.
A to też się może zgadzać. Boże, kolorowa, proszę wam, miłe. To jest taki public service announcement. Proszę, nie smęćcie. Ej, naprawdę. Jak się postaracie, to zaoracie każdego. Już mieliśmy Jasiona i zobaczcie, co zrobił. Kolorowa to jest taki benzopirenę z roku 2015-2016. No, a teraz benzopirenę jest trzecim najlepszym graczem 7K w Polsce. Tak więc no. Więc chyba właśnie przyszłe za 5 lat, co się stanie kolorową. Pozdrawiamy. No, za 5 lat kolorowa będzie ta. Za 5 lat kolorowa będzie top 300 świata. O kurwa, top 300? Nice. No. Oh. No Benzo był chyba top 300 za jakiś czas. No top 300 to ja bym się napił. Ten już alkoholizm, nie? Co za... Jezu. Czystą wodę mineralizowaną. Widać, co Amazon robi z ludźmi. Czemu tylko Amazon? Morda, przed Amazonem byłem kuriusem. Teraz jestem mniej, chyba. Nie wiem, no. Widać, co Arbite robi z ludźmi. Jest super. Polecam pracę, naprawdę, ludzie. Polecam pracować. No ej, zarabiać pieniądze. Proszę, szczególnie wszyscy, którzy są nade mną w topce, niech zaczną pracować, wtedy będę miał łatwo. Tylko no widzisz, tego. No. Ej, każda osoba, która jest nade mną, nie ma pracy. To jest kurwające. A chudy chyba ma. Titek aktualnie ma przerwę w pracy, bo kwarantanna. Chudy się nie liczy, bo... Dobra, liczy się. Chudy się nie liczy. Liczy się. Chudy jest po prostu morda. Chociaż w sumie ja też... Nie, ja powiem ci, od dzisiaj się to zmieni, bo ja pracuję i cię przebiję dzisiaj. Okej. O 19.30 będzie kolejny mecz. Za 3 godziny. A, okej. Chwilka, naprawiamy wszystko, bo mamy problem. Oj. Jezu, kolorowa, no wygrasz z Justinem, proszę cię, nie wygrasz z Justinem, to jest... W sumie w mecz feedzie jest link. A, okej. A właśnie, Sitek, Darki ma robotę, tak więc już jest zaorany. No nie, ale Darki się też nie liczy, oni grają się... Dobra, kawałek, no, nie liczy się, tak, no, jasne, znajdę więcej wymówek. Dobra, morda. No, odpalę się, ja się odpalę, przebijajcie mnie, Sitek 2 lata temu. Do tej pory się nie odpalił. Ja odpaliłem się, ostatnio prawie betę zrobiłem. Ale to było L4. Dwutygodniowe. Czekaj, to był Nelf. Organizatorski wysyłam. Wszystko tak, jak powinno być. Tak, MP Settings. No racja, nie wygrać z Justinem to hańba. Ogólnie dołączę do Ruma w razie czego, o ile mogę. No i będziemy mieli pick Shuncola, czyli Nhelva. Straight jump streamówka, tak więc zdecydowanie Shuncol ma tutaj dużą przewagę nad każdym. Tak. Poprosiłbym o adresa w sumie, jakby się jeszcze dało. Kolorowa, nie przegrasz. Kolorowa, przestań, idź grać i nie pisz na w czacie. Dziękuję. Jezu. A dobra, lecimy. Artysta, Nelf, tytuł piosenki Silent Room, Mapper, Jasion. No właśnie, miałem znowu wspomnieć, że to, że autor i tytuł są odwrotnie. To nie jest poprawna metadata. Ja przedjawiam się na naprawdę, miałem taki mindfuck przez dobre parę tygodni. Jezu, jedyne co będę robił podczas tej mapki, to patrzył się na error bar Shuncola. No, chciałbyś taki. Ja taki mam. Ciekawe gdzie? Wszędzie, kurwa. Tylko nie na becie. Tylko nie na 7K.
Dobra, obstawiamy ile maksów tych 300 jak zrobisz on sol. Ja strzelam, że 79. Ja strzelam 105. Krótko z babami. Boże, jest coraz lepszy ten timing window. O! No kolorowa trochę accuracy potraciła, 99,3%. Ale no patrząc na accuracy Shuntola, to Shuntol naprawdę musiałby zmisować co najmniej dwa razy. Oj, tutaj FD5GD bardzo optymistycznie, 57,3% dla Shuntola. O! Oj! O Jezu, kolorowa zmisowała. Oj, oj, oj. To tym bardziej przekreśla szansę na to, że o... odrobiła tą stratę. No jak co, ale to nie było aż taki, nie było aż takich dużych różnic. Czego nie... No i Shuntol, pięknie, 200. Czemu? Jak tutaj każe 300, to już jest mis. No tak naprawdę to póki nie zrobisz miliona, to robisz same misy. Bądźmy szczerzy. No ale nadal Shuntol ma 97,97% accuracy. Dalej 0,5% przewagi nad kolorową i trzyma FC. Wkurzyło mnie to, że po tych 200 miał jeszcze lepszy error bar. To było coś pięknego. Się momentalnie spiął dupsko. To Shuntol robi 995 kanatem albo jest ciotani ACS grasz, zgadzam się. Zgadzam się. No i nie ma! Półtora kawy brakło! No i nie ma! Ale uwaga! Byłem najbliżej! Dziękuję, byłem najbliżej. Ja miałem 105. Brawo, Kamikaze. 4 dwusetki zrobił, tak więc no. No ale mimo wszystko Shuntol wygrywa 4-0. Kolorowe jeszcze dostały mecze z Justinem 14P i z Owcą. Tak więc jeszcze ma szansę wyjść z grupy, ale musiałaby wygrać z nimi obydwoma. Albo wygrać z jednym i liczyć na to, że ułoży się szczęśliwie grupa. Gratulujemy, Shuntol! Świetnie się wywaliłeś. No, Shuntol zademonstrował, że nie ma żartów na tym turnieju. No i że równie dobrze można go jednak pokonać. Tak, ale nawet jeżeli prowadzisz życie Robola, to dalej potrafi orać. Potwierdzam, chciałbym pograć na tym turnieju i go wygrać. To widzisz, no. Boże, czemu ja w ogóle organizuję ten turniej? Ogłaszam. Kto chce w następnym roku hostować MP4K5? Nikt. Proszę, dajcie mi zagrać. No, nie. W każdym razie... Martin będzie hostował. Tak, kolejny mecz będzie. Tak, następny mecz będzie o godzinie 19.30 i to będzie Shuntol kontra Justin 14P, tak więc drugi mecz w tej grupie. No i zobaczymy, jak Justin sobie poradzi z Shuntolem. W następnym meczu skład komentatorski prawdopodobnie to będzie Sitek i Paproć, tak więc będzie... Śmiesznie. Jezu. To znaczy, już się nastawia na to komentowanie, tak więc. A może ktoś mnie zastąpi? No, ja na pewno nie, bo ja w tym czasie będę cię przebijał. Rip. Dobra, no, wezmę się za ciebie, jak wypadnę poza top 10. Obiecuję. No. Już to samo mówiłeś, jak wypadniesz poza top 3, jesteś już... Które to? Siódmy? Chyba siódmy. Dobra, tak więc tyle na teraz. I do zobaczenia na następnym meczu o 19.30. Na razie! Do zobaczenia.